I nadawała to kilkakrotnie.
2003 roku. Myśmy wystąpili w telewizji trwa i w Radio Maria do drugiej w nocy chyba, następnego dnia. Efekt był taki, że Wałęsa 17 stycznia też wystąpił w telewizji i wtedy zaczęła się nagonka na Radio Maria. Więc co to było? Kto to nagonkę robił? Dlaczego nigdy więcej nas nie poproszono do telewizji? Bo kłopoty mieli. Kto te kłopoty stworzył? Działa niewidzialna ręka. Dzisiaj można powiedzieć WSI. Czyli Moskwa. Oficjalnie ich nie ma. Polska wolna. A Ojciec Święty mawiał bardzo często. Największe zniewolenie jest wtedy, kiedy mówi się o wolności, ale tylko się mówi. No i to jest właśnie siła władzy. Przez cały czas utrzymywałam ścisły, powiedziałabym, kontakt z Ojcem Świętym. Pojechałam do Watykanu drugi raz prywatnie, właśnie no nie prywatnie, bo to było dyplomatyczne, załatwialiśmy. Byłam ja, moja przyjaciółka i Andrzej Gwiazda. To był 99 rok. Przygotowaliśmy raport o stanie państwa. Taki raport, jaki był możliwy do sporządzenia. Przecież nie mieliśmy dostępu do żadnych informacji na podstawie roczników statystycznych. Trzeba było mi czytać te roczniki. Pół roku jeździłam, bo najpierw spotkanie robiłam w Warszawie, rozmawiałam z wieloma ludźmi kompetentnymi, mądrymi, żeby to przygotowali. Każdy swoje takie autorskie opracowanie na podstawie tego mieliśmy zrobić raport. Tylu ludzi było zainteresowanych, że ja zrezygnowałam ze spotkań roboczych. Ja musiałam 23 osoby, które zadeklarowały, zrobić, przygotować materiał. Ja jeździłam do tych ludzi indywidualnie. Z nimi uzgadniałam, przygotowałam. I z Andrzejem Gwiazdą, moją przyjaciółką, 28 marca 1999 roku, niedzielę palmową, przekazujemy Ojcu Świętemu materiał. Potem spotyka się premier Buzek przed przyjazdem Ojca Świętego do Polski, bo w 1999 roku była kolejna pielgrzymka Ojca Świętego. I Ojciec Święty pyta Buzka, premiera Buzka: panie premierze, skąd jest taka rozbieżność, jest ta różnica informacji? I pan premier zdobył się na odpowiedź: Ojcze Święty, ja muszę iść, bo mi samolot odjechać. Więc proszę zwrócić uwagę, jakie informacje były przekazywane Ojcu Świętemu. Wystąpienie Ojca Świętego wtedy w Sejmie. Ja nie umiałam tego ocenić, ale ci, którzy przygotowywali raport, dokładnie śledzili to i powiedzieli: wypowiedź Ojca Świętego świadczy o tym, że raport był czytany. Więc wszędzie posługuje się kłamstwem. Gdzie nie można użyć siły, to stosuje się oszustwo. A Wałęsa był jednym z tych, który bardzo odpowiadał, bardzo spełniał rolę przeciwnika. Zapłacili mu za to, zrobił Japonię, oczywiście naszym kosztem też się Japonię zrobił. I dlatego nie można było z wybrzeża jego usunąć, skoro cały kraj nie widziałam. Słuchajcie, nie głosujcie na Wałęsę. To
przewodniczącym, jest następcą prezydenta. Nikt nie powiedział, że Jacek Bednarski ma okupować również. Ja to wiem. 10 lat pani nie pracuje. Sprzedano mnie za 9 cerników, kiedy przystąpiłam do Solidarności na Krakowskiej, co pan Bednarski powiedział. Wiem, skąd się wzięła sprzedana Polska, bo powiedział w moim przedszkolu. 9 koleżanek się wpisze do Solidarności na Krakowskiej, zorganizowały komisję zakładową, a komisja zakładowa głosowała za partyjną Czerwoną Brońską. I wszyscy o tym wiedzą. Ja teraz wniosłam trzecią kadencję. Głosuję na Prawo i Sprawiedliwość, mam ciągle nadzieję. Skończyłam pół wieku. Chowałam dzieci, kiedy Solidarność była w bardzo strasznym stanie. Nie mogłam się zaangażować więcej, ale wiem, że ludzie nie mówili odważnie prawdy. Kolesiów bronili. Kryli, bo dał mi funkcję zastępcy związku. Bo tam im coś tak. Dlatego pani nie pytam. Pytam jeszcze raz. Czy w ogóle dzisiaj my jeszcze, bo ja wierzę w Prawo i Sprawiedliwość teraz, kiedyś wierzyłam w Solidarność. Czy nasze dzieci, czy mamy iść do domu i powiedzieć, czy mogę wierzyć w Prawo i Sprawiedliwość? Wniosłam teraz pozew do sądu. Byłam u pana Sarnata. Trzymał mnie 2 miesiące. Okazało się, że jak dowiedział się, że stemperek pani dyrektor jest, której kiedyś bronił, mówię, ja pani tej sprawy nie mogę, ja mam za 3 dni przedawnienie wyroku. I za 5 minut zdążyłam wyrok złożyć, bo znowu bym była właśnie w wolnej Polsce oszukana przez prawnika Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy ja mam iść do domu i powiedzieć moim dzieciom i wnukowi, mówić, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło prawdę na całą Polskę, że nie będzie kolejszych układów i nie będzie tego, co pani Ania przeżyła z panem Lechem, bo pan Borusewicz i jego żona też byli dla mnie autorytetem są. Tym ludziom nie mam nic, ale w tej chwili jestem tak, jakbym była głupia, no bo głosowałam na Wałęsę. Jeszcze 2 pytania, żebyśmy pani ma nie przemęczali, bo nie będzie kwestia. Dziękujemy bardzo. Tak, odpowiem pani. To ja 2 pytania jeszcze, żeby był później czas, jeszcze zanim indywidualnie będą książki sprzedawane, podpis, więc trochę to zejdzie, więc dlatego, żeby było trochę też czasu takiego indywidualnego. No to bardzo proszę, pytania konkretne zadajemy, bo... Chciałbym się przyłączyć do głosu tej pani i zapytać, dlaczego w ustawie o lustracji nie ma lustracji działaczy Solidarności od komisji zakładowej do góry po 1989 roku. Wszystkich działaczy funkcyjnych Solidarności. Od przewodniczących komisji zakładowej do pana Wałęsy na górze. Nie ma w tej ustawie o lustracji. Oni stali na straży tych pseudo-reform, ruinacji Polski, polskiej oświaty, demoralizacji narodu. Ci działacze Solidarności. Od 1989 niejaki pan Kuchowicz jest szefem Krajowej Komisji. Zrobili reformę edukacji, która widać teraz wychodzą w skutki. Ruinacja polskiej szkoły. Dziękuję. Proszę państwa, właśnie Prawo i Sprawiedliwość też tam na pewno są ludzie, którzy takie byli w Solidarności. Borusewicz z listy PiSu startował do wyborów i jest senatorem, jest marszałkiem senatu. Jest to człowiek, który absolutnie nie zasługuje na zaufanie. Ale jednak myśmy go wybrali. My, ja mówię, jako ogólnie nas, bo ktoś na niego głosował, ja nie głosowałam. I jest. I co Prawo i Sprawiedliwość może zrobić, jeżeli myśmy wybrali takich ludzi? Ja też głośno mówiłam, bo on ubiegał się bardzo o stanowisko prezesa IPN-u. Więc napisałam do kolegów IPN-u, jeżeli ten człowiek nie tylko nie może być prezesem, ale nie może być pracownikiem tej instytucji. I podałam 3 argumenty. I jeżeli kolegom IPN-u nie uwzględni mojej wypowiedzi, to ja to opublikuję jako list otwarty. W tej sprawie otrzymałam z Chicago 16 listów w tej samej sprawie do kolegów IPN-u z wiadomością do mnie. I on zobaczył, że nie ma szans, więc zrezygnował z prezesa IPN-u, ale potem myśmy go wybrali na marszałka Senatu. Więc zwróćmy uwagę, jak my głosujemy, że my też często popełniamy błąd, a potem mamy pretensje, że
że PiS nie wszystko zrobi. Proszę zwrócić uwagę, jakie ma kłopoty rząd prawicowy w Sejmie. Przyjął Le Pena, który wyskoczył z siodła za co, to już nie będę mówiła, bo to szkoda nawet czasu. I potem ponownie wraca. I premier przyjmuje jego. Dlaczego? Bo chodzi o głosy w Sejmie. Bo nie przegłosuje żadnej ustawy. A jak nie przegłosuje ustawy, no to nie będzie sprawiedliwości. A konstytucja ustanowiona przez Sejm kontraktowy, kiedy to było 35% tak zwanej opozycji, a to była tylko agentura typu Michnika, ustanowili taką konstytucję, że żaden z posłów popełniający przestępstwo nie będzie pociągany do odpowiedzialności. No i dzisiaj mamy takie skutki. Także nie miejmy pretensji do wszystkich naokoło, ale czasem trzeba się uderzyć we własne piersi. Czy myśmy się nie przyczynili do tego, że jest zło? Ostatnie też dwa. Proszę panią, jak mogą istnieć związki zawodowe, jeśli przewodniczący czy prezes do spółki należy? Tych przykładów mogą to wszystkich przedsiębiorstw. Ja powiem konkretnie nas z kolei. Kogut, jeden brat w Solidarności, drugi kogut, brat w tych, no, tych drugich związkach branżowych. No i mało tego, to jeszcze ten, co w Solidarności, to do spółki należy. Na litość boska 29 spółek na kolei jest. No, a pociągami nie mam, bo pieniądze się dochodzą. Drugą czerwnicę tego. Głosowanie. Dlaczego tylko jest jedna rzecz w głosowaniu? Że takie i takie ma zalecenia czysto. Ja przytoczę taki przykład z pani Rozpotek. Sprzedała plac, co real staje. Tam miał być ten, jak mu się nazywa, cały obiekt sportowy. I ludzie nie głosują, drugie miejsce zajmowała. No na litość boską, ludzie, gdzie my jesteśmy? Żeby podawać przy tych, owszem, ona głosuje, raczej proponuje to, ale my wiemy o niej tyle. A nie tak, że o, bo ona w tym. No przecież jak zobaczyłem, to wiedziałem się, że drugie miejsce to był, to myślałem, że no nie wiem. Dobrze, konkretne jeszcze jedno pytanie brzmi. Chciałbym zapytać, jak... Może ja powiem, no. Może ja powiem, teraz zapałem. Proszę pana, to nie dlatego, że tam jest tyle związków. Stocznia Gdańska miała 49 spółek. I w ten sposób zubożyli to stopnie, zadłużyli i po sobie stanu pogłosili. Natomiast, i też my się dowiedzieli przypadkowo zupełnie, że Piasecka chciała kupić stocznie. Ale chciałam panu powiedzieć większą, inną rzecz, że spółki są w związku. Ale jeżeli przewodniczący zarządu regionu Gdańsk, urzędu zarządu regionu, pan Janusz Śniadek jest szefem tego regionu i jest jednocześnie szefem Rady Nadzorczej w Stoczni Gdynia, która przyjmuje Stocznię Gdańską, po to tylko, żeby zlikwidować ją. Jeszcze w kasie jest 49 czy 45 milionów złotych. Przyjmuje Stocznię Gdańską z tymi pieniędzmi w kasie, likwiduje i dzisiaj są puste budynki, bez okien stoją na terenie stoczni. Nie wszystkie były szczęście zebrane i oddają z powrotem stocznię. Kiedy już jej nie ma, kiedy nie ma żadnej maszyny. A pan Śniadek, zamiast pójść do więzienia za to, jest wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Solidarności. Więc kto jest tutaj winien? Ja właśnie chciałam powiedzieć, jeżeli wy nie możecie usunąć Śniadka, to się usuńcie sami. Niech on zostanie sam dla siebie przewodniczącym. A jednak ludzie są, trzymają. Więc co zrobić? Andrzej Gwiazda wycofał się z działalności, bo powiedział, ja na siłę nie uszczęśliwię ludzi, a jeżeli głosują na kogoś takiego, którego trzeba osądzić, to daję im kredyt zaufania, to ja nie będę w tym uczestniczył. Proszę bardzo. Pani, nie odpowiedziała pani w części na moje pytanie, które miałem zadać, bo miałem zadać pytanie, jak jest pani stosunek do obecnych władz Związku Zawodowego Solidarność? Mają tutaj na myśli Komisję Krajową, także regiony, zarządy regionów, które są centralnie podległe Komisji Krajowej. Wiem, co nieco na temat relacji, jakie są między regionami a Komisją Krajową, a także działacze Solidarności, którzy działają w komisjach regionalnych,
No i to są bardzo duże zastrzeżenia. I wiem o pismach, które były też kierowane do Komisji Krajowej w celu wyjaśnienia sytuacji konfliktów, na przykład tutaj między szarymi działaczami, zwykłymi pracownikami, bo działalność niektórych zarządów, powiem też otwarcie, już często powiem, bo mam wiadomości pewne, też ma się nijak jak do obrońców praw pracowniczych. My siedzieliśmy w więzieniach, też doświadczyłem tego dobrobytu więzienia komunistycznego. Nie walczyliśmy o taką solidarność, jak to jest. Panie, kolega pytanie, które z Solidarności pytanie, ja może tylko dlatego, że jestem kapelanem Solidarności Częstochowskiej, o tyle chciałbym powiedzieć, że kochanie jest tak, ale sprawa jest. Myślę, że historia to pokaże. Jeśli chodzi o Solidarność, sami wiecie, ile zapisywało się, bo musiało, bo to były służby bezpieczeństwa, zapisywali się i oni byli bohaterami, wtedy nie bali się, zostawali przewodniczącymi, do tej pory jest. Zgadzam się, że potrzebna jest ilustracja całego Związku Solidarność. Ja jako kapłan to uczyniłem, dostałem statut pokrzywdzonego z IPN-u. Ja to uczyniłem jako pierwszy w Częstochowie. Prosiłem, mówiłem, każdy, żeby to zrobił, jakoś to powolić. Ale z drugiej strony chcę też bronić Solidarność. Bo Solidarność to my. Ja bardzo często w tamtym roku zrobiłem rekolekcję dla Solidarności. Niech środkowie Solidarności zgadzą, ile przyszło ludzi na te rekolekcje. 10. W każdą pierwszą miesiącę, drugą niedzielę miesiąca na Rakowie wyczerpnie to o 12. Dla Solidarności od 10 lat, odkąd istnieje Solidarność. Zgadnijcie, ile jest ludzi na mszy świętej. 3 sztandary i 4 osoby. Teraz na spotkanie za odzyskanie niepodległości tutaj wysłałem zaproszenie do wszystkich przewodniczących związków zawodowych w każdym zakładzie pracy. Niektórzy byli, widzieli, ile było osób. Więc nie tylko tak rzucajmy hasła na przewodniczących, na innych. Ja nie bronię, ale Solidarność to my. Ja wiem, jak organizujemy, ile, kto był w Solidarności, należy, kto był w zarządzie. Kto był tam na ulicy, żeby iść. Żeby zobaczyć, są prawnicy, są inni. I to, co dzisiaj Święty powiedział, żeby Solidarność zajęła się ludźmi pracy. I oni to robią już teraz powoli. Oczywiście, ten naleciałość historyczna tych ludzi, to, co mówimy tutaj, śniady i inni, to nie jest tak. Ale jeśli od dołu, jeśli to będzie działalność w związku, tak jak kiedyś było na początku, oddolne działanie, to cóż może przewodniczący? Jego ktoś wybiera. Ale dobrze, no ktoś go wybiera. Wybiera się zarząd, wybiera się delegatów, wybiera się przewodniczących w swoich związkach. No przecież wiecie, co przewodniczący robią w swoich zakładach pracy. Mają służbowe telefony i wystarczy. Prezes już ich ma. Inny, zero zaangażowania, żadnych przyjścia, żadnego zorganizowania. Przecież dzisiaj Solidarność w Częstochowie jest najbardziej liczną organizacją. Ma 10 tysięcy ludzi. Wiecie, co moglibyśmy zrobić z 10 tysiącami ludźmi? O wszystkim zdecydować w tym mieście. O zamknięciu supermarketu, o wszystkim, tylko żebyśmy zaangażowali się. Żebyśmy mówili prawdę. Zgadzam się. Więc ja tylko jako kapelan Solidarności, żebyśmy nie mówili, że Solidarność naprawdę jest wspaniały ruch i tylko trzeba tego oddolnego działania. Bardzo Pani Radni dziękujemy. Tak, Ania.
Włodzimierz, który jest organizatorem tego spotkania, ten człowiek powiedział, że jest z 6-7 szkół i ponad 150 młodzieży przyjdzie spotkać się. Myślę, że to też jest ta przyszłość i to jest bardzo, bardzo ważne. Wam, kochani, dziękuję. Nie spodziewałem się, że będzie takie zainteresowanie, takie liczne. Bardzo dziękuję. Jeśli będą takie zainteresowanie spotkania, to będziemy zapraszać jeszcze. Panią Manię zaprosimy kiedyś, może kogoś jeszcze innego zaprosimy, jakieś autorytety, których powinniśmy się od nich uczyć, tej miłości i tego, że nigdy nie zmieniają zdania. Mimo, że to tak jak nakazanie mówi, ziemia się kręci, jak wszystko. Im wszystko się kręci, niektórzy poglądy jak mają, dobre, prawe, jeśli są to na prawdzie, na sprawiedliwości, to nic ani nikt nie zdoła je zmienić. A jak nam nie wyjdzie, będzie wstyd. To ja proponuję apel jasnogórski. Aryjo Królowo-Polski, Aryjo Królowo-Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, i czuwam na każdy czas. Aryjo, jesteśmy